Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, Halloween zbliża się wielkimi krokami, więc Epic Games postanowiło, że wraz z dzisiejszą aktualizacją do gry dodadzą wiele nowych przedmiotów kosmetycznych. I z tego, co się dowiedzieliśmy, Gultroper wraca niedługo do sklepu. Tak jest, moi drodzy, przez wielu jeden z najbardziej oczekiwanych skillów niedługo pojawi się w sklepie. A z okazji Halloween przygotowałem dla was przekozacki konkurs. W tym roku nie dostaniecie cukierków, tylko dostaniecie V-dolce na zakup tego przekozackiego skina. A jedyne, co musicie zrobić, to wpisać kod Farel w sklepie Fortnite i w sekcji komentarzy napisać dowolny komentarz. Lajka możecie też zostawić dla zasięgu. Teraz wam pokażę, jakie przedmioty zostaną wprowadzone w przyszłych sklepach. Wiadomo, Halloween będzie trwało kilka tygodni prawdopodobnie w Fortnite'cie. Moi drodzy, pierwszym skinem jest ta przekozacka mumia, która jest modyfikowana na różne kolory. Moim zdaniem chyba czerwona jest najlepsza. W skali od 1 do 10 daje 8, bo naprawdę mi się podoba. Mumia w takim kapeluszu kowboja oraz płaszczu. Bardzo fajna, bardzo fajna. Kolejnym skinem i coś mi się wydaje, że będzie mega spoconym, jest taka komando foka, ja to tak nazwę. Bardzo fajna dziewczyna z pistoletem, tylko nie wiem, co ten pistolet oznacza, bo prawdopodobnie może zostanie dodana jakaś nowa broń do gry, bo nie kojarzę kompletnie tej broni. W skali od 1 do 10 też daje 8. Tutaj mamy taką panią z zielonym lokiem, tutaj mamy panią z pomalowanymi ustami w jakimś różowym stroju. No, nie znamy dolnej części skina. I teraz, moi drodzy, najlepsze, zobaczcie, jaki przekozacki skin niedługo wejdzie do sklepu. Jest to jakiś koszmar, moim zdaniem. Jakiś taki glut w kształcie człowieka. Bardzo mi się podoba, ja lubię takie skiny typu jak bananek, kurczak, pan glutek lub coś takiego. Naprawdę mi się podoba, tutaj daje 10 na 10. W dodatku jest on przebrany w kostium złodzieja. Bardzo fajny skin, z pewnością sobie go kupię. I dalej, moi drodzy, zobaczcie, co mamy. Mamy takiego jakby demogorgona, który żywi się żabami? Tak jest, moim zdaniem ten skin jest naprawdę creepy. I powiem wam, że od 1 do 10 daję mu również 10. Będę chciał mieć też ten skin. Lecimy niżej. Tutaj mamy taką jakby dziką kartę, tylko że pana w masce, który tak naprawdę nie ma twarzy, bo ta twarz mu się jakby roztopiła. Dodatkowo nie ma jeszcze palców, chyba że po prostu zrobił tylko coś takiego. Mi się wydaje, że ma tylko 3 palce. W miarę creepy skin, też w skali od 1 do 10 daję mu 10. I teraz, moi drodzy, najciekawsze, jak widzicie, model Gultropera można teraz sobie modyfikować na kolor różowy. Natomiast pana zombie można również edytować. Ja na przykład mam kupionego pana zombie, więc będziemy mogli sobie dzisiaj sprawdzić tą edycję. A niestety Gultroperki jeszcze nie mam. Z pewnością wszystkie osoby, które mają Gultroperkę, mogą sobie teraz ją edytować. Lecimy dalej i mamy poniżej panią, która jest taka, kurczę, powiem wam, coś typu z filmu Ring, tylko że ma krótsze włosy. Ma za zadanie nas wystraszyć, jest cała siwa, z pewnością będzie ją ciężko zauważyć na polu bitwy. Bardzo fajny skin, w skali od 1 do 10 daje mu 9, nie za dużo. Lećmy dalej. O, tutaj mamy idealnie wszystko pokazane, jakie zmiany zaszły w skinie Gultropera, męskiego oczywiście. Niżej mamy takiego zgarbionego, nie wiem, gargulca z kulą w ręku i ze stopionymi świeczkami na plecach. Też dosyć creepy skin, bardzo fajny. Tutaj mamy Raptora, zobaczcie, Raptor również dostał modyfikację skina, moim zdaniem rewelacja, bo bardzo fajnie on wygląda. Ja Raptora chyba nie posiadam, ale za chwileczkę sprawdzimy szafkę, bo ja już naprawdę nie pamiętam, ile, jakie skiny mam w szafce. Jeżeli będziemy go mieli, to możemy sobie zagrać nim dzisiaj jakiś meczyk. No i, moi drodzy, teraz najważniejsze, zobaczcie, Gultroper i pani Gultroperka, która jest jakby modyfikowana. Jestem teraz mega ciekawy, czy Gultroper powróci do sklepu ten stary, czy po prostu zrobią tak samo jak z Gultroperem i dadzą nam troszeczkę inny wygląd Gultroperki, czyli ten, co stoi za nią. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja mega trzymam kciuki, żeby to był ten stary styl Gultropera, ta taka bardziej niebieska, ponieważ naprawdę bardzo długo czekałem na ten skin. Ponad 2 lata jej nie było w sklepie, więc mam nadzieję, że w końcu Epic Games się zlituje i ją udostępni bezpośrednio w sklepie. I teraz zobaczmy sobie plecaczki. Do pani Triceratops jest kamieniały Triceratops. Później mamy jakiś pumpkina dymiącego, koło do motocyklisty. To z pewnością jest plecak Mumita Klepsydra. Tutaj mamy z kości zbieraki, bardzo fajne, mi się mega podobają. Żabki, to chyba będzie plecaczek do tego pana, co zjada żaby. Plecak z Gultropera z złotymi zębami, też kozacki. Później mamy butle, chyba do nurkowania, nie wiem, co to jest. Kilofy, patrzcie, jaki przekozacki kilof w kształcie głowy kruka. Do tego z pewnością pana w krawaciku czarnym, co mu się twarz rozmazała. Wygląda, jakby był cały rtęci. Tutaj mamy kolejne zbieraki w kształcie dinozaurów. Prawdopodobnie to będzie do pani Triceratops, kozak.
Tutaj mamy jakąś pałkę Gandalfa. Tutaj mamy skin do tego glutka. Tutaj mamy też chyba te blade do tego glutka. I to jest lotnia do tego właśnie glutka. Po zalogowaniu się do gry, moi drodzy, mamy przekozacki komunikat, że dostałem białego Skulltropera oraz do mojego pana zombie, czyli do mózgowca, dostałem edycję skinu i wygląda on przekozacko. Jest taki bardziej cukierkowy, mi się naprawdę mega podoba. Wyposażmy sobie od razu, zamknijmy wszystko. Zebrano dwa przedmioty, pięknie. A w dzisiejszym sklepie mamy czaszkowniczkę za mną. Jest w końcu pani piłkara, która bardzo długo nie była też w sklepie. Ja ją kiedyś wymieniłem, miałem ją na samym początku, jak była po raz pierwszy. I się zastanawiam, czy ją kupić. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy przyda mi się ona do mojej kolekcji, czy też nie. I mamy, moi drodzy, poza tym, o, właśnie, plecak tego Skulltropera jest przekozacki. Od razu go zawijam. Oczywiście wszystkie zakupy z kodem FAREL, przypominam. Dziękuję wszystkim za wsparcie, mega was kocham za to. Naprawdę mi to w życiu mocno pomaga. Mogę też organizować dzięki temu dla was takie konkursy. I zobaczcie, mamy jakiś skin, który nazywa się Sęp. Nie wiem, czy on był już w sklepie, ja go niestety nie widziałem, ale jest naprawdę przekozakiem. Tutaj mamy też koszykarza, nowość jakiś, tak? Nowość? Aha, piłeczką sobie kręcę na czole. No bardzo, bardzo, bardzo fajne. Sprawdźmy sobie, czy pani czaszkowniczka też dostała edycję skinu. No niestety nie dostała, jest tylko fluoroescencyjna. Skulltroper cały bialutki z plecaczkiem. Mega fajnie to fituje, więc zapiszmy sobie ten skin. No i rozegrajmy jakiś meczyk. Zobaczcie, moi drodzy, jak mój Skulltroper wygląda przekozacko z tym plecaczkiem. Jest cudowny po prostu. Lecimy na moją ulubioną miejscówkę w tym sezonie pierwszym, rozdziału drugiego. Mamy nadzieję, dobra, jakąś pompę od razu. I tutaj gdzieś jest skrzynka, czekaj. Tak, tutaj jest skrzyneczka, to pamiętam. W takim ukrytym przejściu. A z niej M-kę daj, daj M-kę. Aj, zwykła pompa, no dobra. 50-ka, 50-kę sobie wypijmy. Za chwileczkę sobie naładujemy cały kewlar tymi beczkami. Więc luzio, arbuzio. Ktoś już leci, o, jeszcze szybka. Szybka pompa, pięknie. Uwielbiam szybką pompę w tym sezonie. No i słyszymy kolejną skrzynkę, cudownie. I emeczka. Okej, rozwalmy sobie beczki. Ej, beczki nie leczą, patrzcie. Nie leczą, a wodospad? Dobra, wodospad leczy, pięknie. Mamy pierwszego typa. I to był bot, niestety. Kolejny bocik, najgorzej. Tu mamy jeszcze chyba skrzynkę, ile się nie mylę. Dajmy sobie ścianę. Ewentualnie, w razie czego. To już niekoniecznie musiał być bot, bo tutaj mocno gościu szarżował na mnie. Kurczę, z dwóch stron mam typów. Czekajcie, no za chwileczkę do nich podejdziemy, tylko zbierzmy sobie właśnie tą skrzynkę. Aj, famas i leczenie. Okej, bandaże przydadzą się. Lećmy dalej, bo strefka już się zmniejsza, tak jest. Tutaj gdzieś powinna być motorówka. Jest i motorówka, dobra, polecimy motorówką na szybko. Ta motorówka jest najlepszym pojazdem w tej grze. Można było nią latać. Można nią jeździć po lądzie, mimo że jest motorówką. No i oczywiście można nią pływać. Okej, okay, mamy zrzucik, jestem mega ciekawy, co z niego spadnie. Może coś legendarnego, byłoby dobrze. Snajpa epicka, no ciekawie, ciekawie. Gdzieś tutaj słyszę klepę, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Dobra, ale to nieważne. Lećmy dalej, o, tam była klepa i ktoś dostał niestety. Pójdzie po ten lód? Czy nie pójdzie? Chyba nie. Dobra, jesteśmy na szczęście w strefie. Rozejrzyjmy się teraz, co się dzieje w koło. O, 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 o. Gdzieś się strzelają. Wow, 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 gdzieś dostałem spray. Wow, od boku, tak? Halo. Dobra. E, kolego, 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 kolego. A, tutaj się zbunkrował.
Cały magazynek typek przyjął. Dobra, zobaczmy co miał ciekawego. Hop. Apteczkę, szybką pompę i niebieską snajpę. No, dosyć ciekawie. Służymy sobie od razu aptekę. Mamy minutę 18, więc na spokojnie. Na razie sobie postawmy coś takiego tutaj. I zobaczmy, jak nam się cała akcja rozwinie. Albo dobra, dwa piętra. Dobra, widzę jakiegoś typa, który ma snajperkę. Jest w wodzie. I to był prawdopodobnie bocik. Dobra. Dobra, strefa się zawęża. Więc czas się udać do strefy. Najprościej będzie w ten sposób. Matsów mam bardzo dużo. Dobra, zbudujmy się tutaj może. Jakbym poszedł na tą górę w ten śnieg, to by mnie w ogóle nie było widać. Jest marshmallow na dachu. Ja nie wiem, czy on ma snajperkę, chyba ma. On chyba bije do mnie z famasa, ile się nie mylę. Dobra, czas na podjazd, moi drodzy. Dobra, udało mi się jakoś to scalić. Czy on spadł na dół? Tak, on spadł na dół. Ja sobie na spokojnie wszystko zrobię. Uleczymy się apteczką na chillku. Jestem na środku strefy. Więc drodzy państwo, generalnie luzio. Chyba leci kolapsik. Tak, tak, jest. Poleciał kolapsik z jego strony. Dwa przyjął, ładnie. Dobra. Jest jakaś klepa. I prawdopodobnie właśnie ten marshmallow, moi kochani, wyjaśnił bocika. I to było na tyle z tego odcinka. Winek ładny siadł, nowym skinem, skin z Kultropera z tym plecaczkiem jest przepiękny. Pamiętajcie, aby wziąć udział w konkursie, musicie mieć wpisany kod Farel w sklepie Fortnite. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za wsparcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!